Poglądy i osądy. Krzysztof Stecki jest nie tylko historykiem, ale i pasjonatem militariów oraz scenarzystą. No właśnie, jaka jest historia polskiej flagi? Skąd te barwy biel czerwień? Historia polskiej flagi jest bardzo krótka, wręcz można by powiedzieć, bo po raz pierwszy yy, użyto ją publicznie równo 100 lat temu biało-czerwoną flagę. Z okazji, 125. rocznicy Konstytucji 3 maja, demonstracja w Warszawie w 1916 roku, dokładnie 100 lat temu, pod biało czerwonymi flagami. Wcześniej, owszem, te barwy były ważniejsze i one, ich historia jest o wiele, wiele, wiele dłuższa. Ale żeby o nich w skrócie opowiedzieć, trzeba zacząć też troszkę od tyłu, bo przede wszystkim przez wiele wieków to herb. Królewski, czyli orzeł biały orzeł srebrny mówiąc heraldycznie na czerwonym polu był tym znakiem rozpoznawczym Polski Rzeczpospolitej, a przede wszystkim był to heb królewski władców i on był tutaj najważniejszy. Z niego właśnie dopiero wywodzą się nasze barwy narodowe, same barwy. Jak już wspomniałem srebrny właśnie, orzeł. Co symbolizowała czerwień? Co a, to, a więc srebro na potrzeby. Srebro, no bo heraldycznie jest to srebro, tylko że nie da się namalować srebra, no tak. więc stosuje się kolor biały, tak jak żółty jest. To żółty jest kosztowne w, tak. w starożytności znaczy, Stosowano oczywiście w pewnych przypadkach, ale generalnie no, biel to, to srebro, żółty to złoto, czarny to stal. Tak w skrócie. I biały orzeł. Orzeł jest symbolem w ogóle bardzo starym, przez wielu państwach bardzo czczonym. To w kręgu europejskim Egipcjanie, pod, później Rzymianie. Dla nich orzeł był bardzo ważny, dlatego że ptak, silny, potężne zwierzę uosobiało wolność i bliskość przede wszystkim yy, bogów, bo on zlatywał ku słońcu, czyli w wiele wieków najważniejszemu symbolowi dla wielu ludów. Stąd orzeł był bardzo taką zaszczytną figurą i w wielu państwach od Karola Wielkiego, później już tam czasem tam bliższym, w wielu państwach Cesarstwo Niemieckie, yy, Serbia, Czechy, Polska i tak dalej, i tak dalej Wiele rodów rycerskich lubi, lubiło stosować ten symbol orła jako ten, ten najważniejszy. Zresztą uważano, że jest jakby lepszym symbolem od lwa, bo lew jest tylko ograniczony lądem po prostu. Silny. Kres kres lew świeżą. nie poleci. No właśnie. Stąd też wziął się potem gryf jako dodatek. Czyli lew le, ze skrzydłami. Ze skrzydłami tak. No i teraz, dlaczego biały? Bo biały kolor, czyli srebro to w heraldyce... Symbol poświęcenia, ale też czystości. Chodzi tutaj o wiarę chrześcijańską. Czystości, a że orzeł, no to jeszcze wolność. Tutaj więc to już mamy bardzo ważne, dla, zwłaszcza wtedy dla y, symboliki, dla y, rodów panujących y, bardzo ważne wolność, cechy, i Tak, tak, ale poświęcenie i czystość. Tutaj, czyli czystość I czyli To symbolizowała bieg. Tak, Bezgrzeczność. Czerwień z kolei to jest, no jak. W chrześcijańskiej symbolice wiemy, jest bardzo ważna krew Chrystusa, krew jest czerwona. A więc krew to jest raz z jednej strony miłość, a z drugiej też poświęcenie dla wiary. Żarliwość, stąd ten jest to, to jest z bardzo zaszczytnych kolorów. Zresztą, jak spojrzymy na flagę Chin, chociażby tutaj skacząc troszkę przez wieki. Dominującym, przez przez, przez dominującym kolorem jest tam czerwony I to nie czerwony dlatego, że komunizm przyjął Akurat taki kolor za swój rozpoznawczy Nie, no nie, właśnie. to ma o wiele głębsze uzasadnienie W ogóle jakby przez wieki czerwień dla Chińczyków Była kolorem najbardziej zaszczytnym i najważniejszym Stąd on jest właśnie na, na fladze chińskiej A przy okazji akurat jest to też kolor komunizmu I z tej bieli która symbolizowała mm -hmm. niewinność i szlachetność oraz tak, czerwieni, która symbolizowała miłość, poświęcenie, yy, walkę. Wypreparowały się te nasze barwy. Tak, narodowe, no wziął się tak? przede wszystkim najpierw herb królewski, czyli orzeł, biały orzeł na czerwonym polu, którym pieczętowali się, pod którym walczyły wojska polskie. No i z czasem on no yy... No, mówiąc, mówiąc trywialnie, z, z, przez zasiedzenie, stał się w umysłach naszych no, barwami polskimi po prostu. No, do Orła, oczywiście, w miarę jak heraldyka traciła na znaczeniu w swoim informacyjnym, a bardziej stawała się sztuką ozdobną, no, dodawano tam różne dodatki tutaj, no, berło, koronę. Nie tylko. Zaraz tutaj obrócimy sobie, proszę bardzo. To jest flaga z czasów. Z czasów saskich. Proszę o niej opowiedzieć, jesteśmy no, w radiu. Mamy właśnie, mamy tutaj przede wszystkim y, herb rodu panującego, czyli Wetynów. Mamy herby ziem, czyli Polski i Litwy. No a czyli reszta pogoń. to już są, tak, pogoń, a reszta to są po prostu ozdobniki z, z dominującym kolorem zielonym w tym Widzę przypadku. obok sztandar tak. bojowy, y, czerwony, tak. y, z białym orłem. Dlaczego? Ale chorągwie, mhm. sztandary bojowe były tak ważne dla wojska. Dlaczego gdy padała chorągiew w czasie bitwy, to często był to moment decydujący? To znaczy, przede wszystkim znaki, barwy, herby, chorągwie to był system komunikacji. No wiadomo, radiostacje to wymyślono dopiero o wiele ho, ho, ho później, więc trzeba było jakoś się porozumiewać na polu walki, a przede wszystkim widzieć, gdzie swój, gdzie wróg. Kogo, kogo Napieprzać tym mieczem za przeproszeniem, mówiąc brzydko. No ale tak wtedy walczono, po prostu zasady rycerskie zostawiały bardzo często w domu. Ale ważne było to, że flaga, chorą wielka chorągiew była najczęściej punktem centralnym. Pod nią stał władca albo dowódca. Jeżeli ona upadała, znaczyło, że nie ma już dowództwa, nie ma kto dowodzić. Z wiadomo, że ktoś go tak. strzałą przeszył, tak? Albo coś wziął, wziął w niewolę, zabił. Stąd też wzięła się ta legenda rycerza Kekerica, który zaatakował Jagiełę pod Grunwaldem. No, oczywiście to jest legenda, to jest mit. To, to tak nie było. to wymyślił, chodziło o... Podniesienie rangi tego, kto obronił króla, po prostu. No, Aha. no. czyli że jego się jego jego protektora, tak, dokładnie. że jak Tak. Tymczasem to jest nic, to, to jest nieprawda. Ale to było rzeczywiście bardzo ważne. Te znaki były wtedy no, symbolem rozpoznawczym i długo, długo, długo jeszcze tak było. Chociaż sama chorągiew no, też ewoluowała. Mamy taki przykład na przykład z czasów Saski, gdzie kolory są zamienione: Czerwony jest na górze, białe no na właśnie. dole. Dlaczego, tak. y, dlaczego biało czerwona Dlaczego białe na górze, czerwone na dole? To się przyjęło z, z pewnego zwyczaju, ponieważ pamiętajmy, że kiedyś y, na drzewcach, na których wisiały y, sztandary, proporce. One przede wszystkim były używane poziomo. Ach. A, no i ten układ kolorów to, no bardzo długo nie był zdecydowany, jednak dopiero. I według pewnego zwyczaju, tradycji przyjęto, że ten czerwony. Ktoś w pewnym momencie tak przyczyn, ustalił. To znaczy, nie tyle ktoś. W Monako ale, ustalono inaczej. Tak, w Indonezji na przykład, ale też. Ale tu chodzi też o to, że pojawiły się w XIX wieku pod zaborami bardzo popularne stały się kokardy. I biały był na zewnątrz, czerwony w środku No to jakby to naturalnie ewoluuje w tej, że, że biały jest na górze Dziękuję za rozmowę ja Moim gościem był Krzysztof Stecki Historyk, pasjonat militariów Scenarzysta Poglądy i osądy